Granie w Simsy może bywać męczące. Pewnie mówicie sobie, dobra, dzisiaj pogram tylko 2-3 godzinki, znajdę pracę, adoptuję kota, zrobię obiad. I to będzie wszystko na dzisiaj. Tak. Pewnie sobie tak myślisz, tak? Przepraszam. Ale ty i tak wiesz, jak to się skończy, prawda? Nagle jest godzina pierwsza w nocy. Grasz już 10 godzinę. Awansujesz w pracy już 5 raz. Masz już 3 koty i 45 lat na karku. Gotujesz już 20 obiad. Nie bahana! A barabara? Macie dziecko. Niespodzianka! A nawet piątkę. Życie Simsów jest idealne. Chcesz siku, idziesz siku. Nie chcesz być wampirem? No to odinstalowujesz dodatek i jazda, nie? Możesz zostać nawet astronautą. Wystarczy tylko, że popatrzysz przez teleskop, aż ci się logika nabije. Nasze wspaniałe małżeństwo z poprzednich odcinków, Grażyna i Jaguar, są na urlopie. Mają miesiąc miodowy. Żygają tą miłością na wszystkie strony. Ale trzeba im powiększyć dom. Ja, jako wielka fanka Shreka, zawsze chciałam mieć swoje przytulne bagno z kibelkiem. Także na prezent ślubny dostaną ode mnie nowy dom. Zamieszkają na Shrekowym bagnie. Ale najpierw sprawdźmy, czy Simsy są na tyle idealne, że da się zrobić własne bagno, inspirując się Shrekiem. I to totalnie, bez dodatków i bez modów. Przekonajmy się. Co nie? Dobra, już schowaj tego kciuka, Jula. Najpierw wpisuję najważniejszy kod w tej grze. Mod Herlode. Hajsu nigdy za wiele, tak? Grażyna musi mieć dobry start. Następnie wpisuję drugi ważny kod do budowania. Bebe, move, obiekt. Znowu drugi. Całe życie ciągle drugi. Żeby obiekty na siebie nie nachodziły. Zaczynamy od bagna, ponieważ cały dom Shreka jest zbudowany na bagnach. To będzie moja inwencja twórcza, dlatego to wygląda jak gówno, ale tak już musiało wyjść. Lekkie bagno. Robię to naokoło całej działki, żeby rozgraniczyć miejsce domu i bagna, żeby nikt nie mógł mi tu wejść. Wiecie. Czyli wiesz. Napełniamy wodą. Jedyne, co trzeba jeszcze zrobić, to zmienić kolor tej wody. Bagno nie może być krystaliczno-niebieskie, tylko najlepiej jakby było brązowe, albo może jakieś zgniło-zielone. Robię taką ścieżkę z przodu. Usuwam skrzynkę na listy, no bo nie będziemy płacić się rachunków, bez sensu. I tutaj zrobiłam taką wodę ze szlamem. Fajowo. Dodaję jakieś dekoracje. Wiem, zaczynam od dupy strony, ponieważ najpierw powinno się robić dom. Ja bardzo lubię robić rzeczy na odwrót, bo taka już jestem. Dodaję jakieś lilie wodne, te jakieś krzaki i oczywiście kłodę. Po zrobieniu bagna naokoło całej działki dodajemy bardzo ważne elementy, takie jak komary, świetliki, ryby oraz najważniejsze, krokodyle. Pod poprzednim odcinkiem z najgorszego ślubu zrobiłam ankietę w komentarzu, czy wrzucić Boba może do tego stawu z aligatorami. No i wrzucimy, zobaczymy, czy umrze. Albo się zaprzyjaźni z krokodylami, nie mam pojęcia, jak to wygląda. Czas na zbudowanie bazy naszego domu. Postanowiłam, że będzie to dom w kształcie takiego, nie wiem, ile to ma ścian. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem? Osiem chyba, ośmiościan. Ponieważ dom Shreka jest w formie takiego, nie wiem, kółka, czy jakiegoś takiego małego. Taki jest, nie jest cały kwadratowy, tylko ma jakieś zaokrąglenie. To też chciałam zrobić takie. Będzie to dom jednopoziomowy, na razie jednopoziomowy. Postawiłam go mniej więcej bardziej z przodu. Z tyłu chcę zrobić miejsce takie bardziej wypoczynkowe, ogród i tak dalej. Ten dom ma być w centrum planu. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Zaczynamy od dachu. Dach będzie płaski, a na samą górę postawię taki pień. I tak jak w oryginalnej wersji Shreka, był właśnie to taki pień na górze. Użyłam tego. Ja to mam łeb, miał to być bez dodatków, a ja myślałam, że ten pień jest bez dodatków i nie ma tego znaczku, tego pakietu, ognisko jakieś. Sorry, ale ja mam łeb. Jak sklep. Powiększyłam go. Czas na drzwi. Nie wiedziałam, jakie drzwi wybrać ze względu na to, że wszystkie wyglądały bardzo nowocześnie. I to mnie
bardzo bolało. Postanowiłam, że dam drzwi z jakimś takim, nie wiem, diabłem na dośrodku, żeby odstraszał ludzi po prostu. Ściany. Ojojoj, ściany. Ścian również nie było takich bardzo zniszczonych, także musiałam dać takie z gwoździami, w których nie dało się zmienić koloru. Prawdopodobnie zakryję to roślinami, więc nie będzie z tym problemu. I naokoło buduję krzaczki. Według własnego uznania. Zaczynam od takiej trawy na samej górze. Później dodaję paprotki, jakieś większe krzaki, które powiększam. I dodałam również taki kolor dachu zielony, żeby po prostu się nie odróżniało się aż tak bardzo. Ogólnie w tym domu będzie bardzo dużo zieleni, bardzo dużo kwiatów, bo to jest bagno i na bagnie jest dużo roślin chyba, tak mi się wydaje. Nie mogłam znaleźć nigdzie zwisającej liany, także zrobiłam to z takiej doniczki i po prostu zakryłam to innym dużym kwiatem. Teraz trzeba zrobić schody. Po prostu były taką dekoracją. Niestety w Simsach jedynie da się zrobić takie schody i na bok je postawić. Postanowiłam, że zrobię to z kamieni, żeby to miało taki wygląd zniszczony, starodawny. Zwykła dekoracja. Stawiam kamienie w taki sposób, jeden obok drugiego, żeby to wyglądało jak takie zakręcone schody do góry. Z boku nie wygląda to ładnie, nie wygląda to zadowalająco, jednak spokojnie ja to zakryję. A po boku dodaję roślinność. I tutaj ja robię właśnie takie trawiaste coś. Będzie dobrze. Pewnie nie, ale postaram się, żeby było. Tak oto prezentują się schody. Pomyślałam, że chciałabym dodać okno. Chciałam to okno dać, jednak jeżeli pomniejszysz okno w Simsach, to później robi się taka dziura. I co ja mam z tym zrobić? Pod sam koniec wybrałam idealne okno, które by mi pasowało. Znaczy no nie idealne, tylko takie, które no było jakkolwiek, nie wiem, okej. Chciałam postawić na ławeczkę. Tylko nie wiedziałam, jaką ławkę mogę dać. Ta wyglądała najbardziej tak starodawnie, tak drewnianie. Jedyna ławka drewniana, która wyglądała jakkolwiek szeregowo. Chciałabym dodać jakiś kinkiet na podwórku, tylko znowu, kurde, nie ma jakichś takich starodawnych rzeczy, ponieważ te niektóre wyglądały na zbyt ładne, a Shrek, no, miał bardzo ładny domek, ale kurde, kinkietu to żadnego nie było fajnego, tylko jakieś kurde świece z Frankensteinem. No to wybrałam taki, miedziany. Teraz czas na zrobienie czegoś takiego jak ten farba koloru trawy na kamienie. Dobra, dam cegły, niech będą cegły. Kamienie na podłodze, niech już mają coś z życia. Wszystko pocieniowałam takim brązowym piaskiem, żeby wyglądało to jeszcze bardziej staro, a do schodów jeszcze dołożyłam troszkę roślinności. Teraz jest czas na budowanie kibelka. Kibelek jest robiony na wzgórzu. Zrobiłam pojedyncze schody oraz kibelek 1 na 2, 2 na 1, nie wiem jak się mówi, ale dwa do przodu, jeden w bok i kurde jest cały kibel. A drzwi, kurde drzwi. Shrek miał drzwi takie, wiecie, zniszczone, jeszcze na górze miał ten księżyc. Tutaj nie było ani drzwi bardzo zniszczonych, ani z księżycem. Dlatego postanowiłam, że zrobię drzwi drewniane oraz na tych drzwiach dam słońce. Kibel będzie zielony, taki zgnity. Staram się zrobić dach taki, jak mniej więcej właśnie był w Shreku, czyli taki na bok. Z tyłu robię dwie doniczki. Zastanawiałam się, czy robić coś dla dzieci. Pomyślałam, że dobra, załóżmy, że Grażyna i Jaguar będą mieli dziecko, to się przynajmniej będą mogły pobawić chociaż trochę przy tym domu. Nie tylko z krokodylami, ale również na placu zabaw. Wszystkie rzeczy, które znajdują się tutaj, cieniuję w taki sposób, jakby bardzo długo stały w jednym miejscu. Robię większy dół obok kibelka, żeby to wyglądało w taki sposób, że ta woda jest zanieczyszczona właśnie przez ten kibel. Smart. Czas na dalszą ścieżkę prowadzącą na tyły domu. Wszystko prowadzę do kibelka oraz do tego ogródka. Chciałam dać z przodu jakąś dekorację, żeby pokazać, że to jest magiczny, bajkowy domek. Dlatego dałam gołego krasnoludka. Podoba mi się. Jedyną rzeczą, którą użyłam z dodatków, było ognisko oraz taki szyld, który miał służyć jako zakaz wstępu na bagno. Całą ścieżkę robię taką obramówkę z kamieni oraz prowadzę większą ścieżkę do samego wejścia przed dom i wszystko cieniuję. Dodałam jedną skrzynkę na listy, która jest w stylu takim drewnianopodobnym, żeby się wtapiała w tło. Dodałam również taki szlauch, minimalistyczny smaczek oraz powtarzam całą obramówkę właśnie z tych kamieni. Taką dekorację, fontanna przy kłodzie,
W środku dodałam lilie wodne, żeby wyglądała na dosyć starą fontannę, która dawno nie była używana. Przy ogródku daję różne dekoracje, właśnie taki wózek z doniczkami, czy jakieś worki z pomarańczami, konewki i jeszcze więcej roślinności naokoło domu. Wszystkie roślinki dodaję według własnego uznania. Nie ma to ani składu, ani ładu, jednak warto dać więcej tych roślin, bo jednak na bagnach jest tej roślinności dość dużo. Obok gołego krasnala postawiłam dwa słoneczniki. Pasuje do ławki. Zastanawiałam się, co dodać z tyłu. Było dość dużo miejsca, basenu nie chciałam dawać, bo basen jest zbyt nowoczesny. Także postawiłam na stół rzemieślniczy, żeby tam Jaguar czasami jakiś, nie wiem, zrobił jakiś garnek, czy jakieś talerz, co tam on będzie chciał zrobić, co zrobi. Tutaj robię ostatnią ścieżkę, która będzie prowadzić do fontanny. Ta fontanna jest w kolorze miedzianym. Dużo tych fontan no nie mają, jednak no kto Boga temu zabroni, tak? A obok postawiłam ławeczkę. Poszerzyłam jeszcze trochę więcej bagna tego kibla, bo jednak było zbyt dużo miejsca wolnego, a nie miałam pojęcia, jak go zagospodarować. Zrobiłam do końca całą obramówkę z kamieni i brakuje tylko jednej rzeczy. Oświetlenia. Wiadomo, że Shrek nie miał dużego oświetlenia, bo tam nie było prądu chyba nawet wtedy. Ja zrobiłam coś takiego, żeby ten podświetlany tryb nie był widoczny. Dlatego dałam te podziemne lampki, żeby to wyglądało jakby się świeciło, a nie wiadomo skąd światło się to bierze, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie magia. W nocy bagno prezentuje się w taki sposób. Dom Grażyny i Jaguara, który będzie w następnych filmach, jest dostępny w mojej galerii, możecie sobie go pobrać. Nazywam się Filmusia Milusia. Nie pytajcie, miałam 13 lat i jeżeli będziecie grać właśnie w tym domku i pobierzecie to z mojej biblioteki, proszę oznaczcie mnie na Instagramie albo gdzieś na TikToku, że właśnie gracie w tym domku. W następnym odcinku pokażę wam reakcję Grażyny i Jaguara na właśnie ten dom oraz pokażę wam, jak zrobiłam go w środku. Tajna baza Grażyny. To by było na tyle, to by było na tyle, kochani, z tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia. Kot mi się teraz wskoczy na nogę. Miłego wieczoru i miłej nocy. To byłam ja oraz Szczerbatek. Do zobaczenia w środę o 16 w kolejnym filmie. Może jakiś horror, co? Zagrasz ze mną? Pozdrawiam was.